Wyobraź sobie taką sytuację. Ona wraca po pracy do domu, on już tam jest, no i rozwija się między nimi następujący dialog. On pyta, czy mogłabyś wstawić pranie, bo już nie mam czystych koszul? No, ona odpowiada, wiesz co, no, potrzebuję chwilę odpocząć, jestem strasznie zmęczona, dopiero wróciłam z pracy. A on odpowiada, no i co, wydaje ci się, że jak sobie poleżysz 15 minut, to odpoczniesz i pranie wstawisz w skowronkach? Tutaj już mamy, zobaczcie, krytykę i ironizowanie, czyli taki pierwszy krok do pogardy. Na co ona mówi? Kochanie, za chwilę wstawię, no ale w tym momencie chcę odpocząć. To jest taka łagodna forma postawy obronnej. On na to odpowiada. No tak, ty będziesz odpoczywała, a pranie jak zwykle wstawię ja. Czyli to jest dalsza krytyka. Ona dalej próbuje jakoś się porozumieć, tak? Wstawię je, ale daj mi chwilę spokoju. Nie chcę się rzucać z jednej pracy w wir kolejnej. Potrzebuję przerwy. I tutaj już jest postawa obronna bardziej wyraźna. I ta rozmowa kręci się dalej. Jak widzisz, ona nie idzie w dobrym kierunku. Tutaj krytyka, postawa obronna, ironizowanie następuje po sobie kaskadowo.